Witam Cię serdecznie ponownie na macie. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać, w jak prosty sposób możesz rozpocząć swój dzień od jogi. W bardzo prosty sposób możesz przygotować swoje ciało do dnia poprzez spokojne rozciąganie całego ciała. Na początku usiądź wygodnie na swojej macie. Możesz złożyć obie dłonie na sercu, zamknij oczy, wyprostuj plecy i weź kilka głębokich oddechów. Zastanów się, jakie są teraz trzy Twoje rzeczy, za które możesz być wdzięczny właśnie teraz. Może to być bardzo drobna rzecz, może to być duża rzecz, nieważne. Za co jesteś wdzięczny teraz? Daj sobie chwilę. Zwróć uwagę na swój oddech. Zwróć uwagę, jak się czuje całe Twoje ciało. Przygotuj się do dnia. Zwróć najpierw całą uwagę do siebie. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Przy kolejnym wdechu zabierz ręce w górę, rozciągnij się, złącz ręce razem i przeciągnij się do jednego boku i do drugiego boku. Wydłuż całe plecy. Wciąż oddychaj spokojnie, powoli. Powoli opuść teraz ręce, przenieś się do pozycji czworonożnej i stąd prosto do pozycji dziecka. Zaczniemy rozciągać nieco plecy. Przy kolejnym wdechu przenieś się do pozycji krowy, wyginając lędźwie, spójrz w górę i na wydechu wróć do pozycji dziecka. I wdech ponownie, unieś głowę do góry, wygnij lędźwie, a na wydechu zaokrąglij całe plecy do pozycji dziecka. I wdech. I wydech. Daj sobie czas na każdy ruch. Wydłuż oddech, wypuść wszystko podczas wydechu. I jeszcze raz. I wdech. I na wydechu wróć teraz do pozycji czworonożnej. I zrobimy taką opcję kota i krowy, ale przy zataczaniu kręgów. Także możesz właściwie ruszać się tak, jak Tobie jest na ten moment wygodnie. Możesz zataczać kręgi biodrami, wyginać plecy w każdą stronę, zaokrąglić plecy. Możesz zrobić trzy kółka w jedną stronę, trzy kółka w drugą stronę. Tak jak umiesz, tak jak jest Ci wygodnie. Byleby się ruszać, byle rozgrzać. Powyginać w każdą stronę. Cokolwiek robisz, pamiętaj o oddechu. Wróć teraz do pozycji czworonożnej i przesuń ręce jeszcze bardziej na początek swojej maty. Ustaw teraz klatkę piersiową, brodę na macie, trzymając biodra cały czas w górze. Możesz również położyć czoło na macie. Lub brodę, tak jak Ci jest wygodniej. Puppy pose, pozycja szczenięca. Bardzo fajna pozycja, aby rozgrzać, rozciągnąć plecy, okolice obojczyka, ramion. Powoli teraz wróć do pozycji czworonożnej, podciągnij palce u stóp i przenieś się do pozycji psa z głową w dół. To jest również piękna pozycja, żeby rozciągnąć całe ciało, zwłaszcza rano. Możesz zacząć powoli uginając prawe kolano, lewe kolano.
i prawe kolano, i lewe kolano. Przez cały czas pamiętaj o wydłużonym oddechu. Przybliż do kolano, do klatki piersiowej tak mocno, jak tylko możesz. Zrelaksuj głowę, szyję. Trzymaj proste plecy. Następnie zrobimy falę ciałem. Unieś teraz pięty do góry, falą przenieś się do pozycji deski. Ugnij kolana, wypnij biodra do tyłu i w górę z powrotem do pozycji psa z głową w dół. Zrób tak 5 razy powolnych fali, ponownie wyginając całe ciało, zwłaszcza plecy. Jeżeli nie chce Ci się czasami robić powitań słońca, aby rozgrzać całe ciało, równie dobrze możesz sięgnąć właśnie po to ćwiczenie. Płynne ruchy i wdech, i wydech. Zrób jeszcze jedną falę do pozycji deski. Tym razem połóż kolana na macie, klatkę piersiową, brodę i przesuń się do pozycji psa z głową w górze i na wydechu powrót do pozycji psa z głową w dół. I jeszcze raz. Wdech falą do pozycji deski, kolana na matę, klatka piersiowa, biodra, broda na matę. Przenieś się do pozycji psa z głową w górze i wydech do pozycji psa z głową w dół. I ostatni raz wdech falą do pozycji deski, kolana na dół, opuść klatkę piersiową, brodę. Wdech do pozycji psa z głową w górze. Jeżeli chcesz, możesz wygiąć lędźwie jeszcze bardziej, spójrz w górę. I na wydechu przenieś się do pozycji psa z głową w dół. Weź tutaj jeden głęboki oddech, a na kolejnym wdechu powoli przesuń swoje stopy w kierunku dłoni. Ugnij kolana. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji. Możesz trzymać również nogi wyprostowane, ale rano ciało jest jeszcze nie rozciągnięte, więc daj sobie czas i powoli zroluj plecy do pozycji stojącej. Przy kolejnym wdechu zabierz ręce do góry. Uginając kolana, wydech do dołu. Cały czas możesz trzymać kolana ugięte. Wdech, unieś klatkę piersiową. Wydech, znowu ugnij kolana i powoli roluj do pozycji stojącej. I wdech, ręce w górę. Wydech, skłon do nóg. Płynną pozycją unieś klatkę piersiową do góry na wdechu, wydech, ponownie ugnij kolana i zacznij prostować plecy. I jeszcze raz wdech, ręce w górę, wydech, skłon do nóg. Wyprostuj plecy, wdech, wydech, ugnij kolana i powoli wróć do pozycji stojącej. Wdech, zabierz ręce w górę i wydech, przenieś ręce przed klatką piersiową. Jeszcze raz, ręce w górę, wydech, skłon do nóg. Wdech, unieś klatkę piersiową i na wydechu przenieś tym razem prawą nogę do tyłu. Ułóż prawe kolano na podłodze, lewe kolano ugięte. Wdech, zabierz ręce ponad głowę. Wygnij ponownie lędźwie, tak mocno jak jest Ci wygodnie na ten moment zrobić. Pamiętaj, aby lewe kolano było w linii z lewą kostką. Następnie powoli opuść dłonie na podłogę. Podkręć palce u prawej stopy. Wyprostuj obie nogi do pozycji piramidy. Postaw znowu prawe kolano na podłodze. Ugnij lewe kolano, ręce w górę. Wydech ponownie, dłonie na podłogę, pozycja piramidy.
Jeszcze raz ugnij lewe kolano, ręce w górę. I wydech, powrót do pozycji piramidy. Pozostań w tej pozycji nieco dłużej. Daj szansę tym razem nogą i biodrom się porozciągać, rozgrzać. A następnie ugnij lewe kolano, tym razem nie kładź prawego kolana na podłodze, zabierz ręce do góry. Znowu, jeżeli chcesz, możesz bardziej wygiąć lędźwie, złączyć dłonie, spojrzeć do góry. I z tej pozycji powoli skręć się w jedną stronę do pozycji wojownika 2. Lewe kolano cały czas ugięte, proste plecy, podciągnij kość ogonową pod siebie. Pozycja odwróconego wojownika, a następnie ustaw łokieć na lewym kolanie, zabierając drugą rękę do góry. Kilka powtórzeń. Pozycja odwróconego wojownika. I łokieć do kolana. Prawa ręka w górze, skręć się tak mocno, jak tylko możesz, spójrz w kierunku dłoni. I jeszcze raz, pozycja odwróconego wojownika. I łokieć na kolano, ręka do góry. Następnie powoli przenieś obie dłonie na podłogę. Wróć do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze i na wydechu przenieś się do pozycji psa z głową w dół. Znowu zrób kilka kroków w kierunku swoich dłoni i powoli zroluj swoje plecy do pozycji stojącej, uginając kolana. Wdech ręce w górę, wydech skłon do nóg, wdech unieś klatkę piersiową i na wydechu tym razem przenieś swoją lewą nogę do tyłu, uginając prawe kolano. Przenieś lewe kolano na podłogę, zabierz ręce w górę, wygnij lędźwie, spójrz w górę. Wytrzymaj chwilę w tej pozycji. I powoli teraz opuść dłonie na podłogę, podciągnij palce u lewej stopy i przenieś się do pozycji piramidy. Jeżeli jest to za trudna pozycja, aby trzymać nogi wyprostowane, możesz delikatnie ugiąć kolana. Wdech, ugnij prawe kolano, ręce w górę, wydech do pozycji piramidy. I jeszcze raz, wdech, ugnij prawe kolano, lewe połóż na podłodze, ręce zabierz do góry i wydech, wróć do pozycji piramidy. Jeśli możesz, zostań nieco dłużej, porozciągaj nogi. Następnie ugnij prawe kolano. Nie kładź teraz lewego kolana na podłodze, zabierz ręce do góry. Złącz dłonie razem, opuść ramiona do dołu, spójrz w górę. Powoli z tej pozycji przenieś się do pozycji wojownika 2. Ściągnij łopatki do siebie. Rozciągnij ramiona do boków. Wdech do pozycji odwróconego wojownika i łokieć do kolana. Skręć się w jedną stronę, spójrz w górę. Pozycja wojownika odwróconego i wydech, łokieć do kolana. Jeszcze jedno powtórzenie i wdech. I wydech. Powoli ustaw dłonie na podłodze. Przenieś się do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze i wydech do pozycji psa z głową w dół.
Weź tutaj jeden oddech. Przy kolejnym wdechu zabierz prawą nogę do góry. Wydech, ugnij kolano i przenieś między dłonie. Unieś klatkę piersiową, ściągnij łopatki, złącz dłonie za plecami. Spójrz w górę. Następnie zacznij przenosić ciężar ciała na prawą nogę, zabierając lewą nogę do góry do pozycji wojownika 3. Proste plecy. Ściągnij palce u prawej stopy, u lewej stopy. Następnie ugnij kolano, zabierz ręce do góry i lewe kolano do góry. Jeżeli możesz, chwyć teraz za lewą stopę. Prawa ręka jest wciąż w górze. Możesz zostać w tej pozycji lub przenieść się do pozycji tańczącego wojownika. Unieś tak wysoko lewą nogę, jak tylko możesz. Prawa ręka jest równoległa do podłogi. Opuść nieco klatkę piersiową do dołu. Ręce znowu w górę, lewe kolano do góry. I powoli wróć do pozycji stojącej. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon do nóg. Wdech, unieś klatkę piersiową. Wydech do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze. I na wydechu unieś biodra z powrotem do pozycji psa z głową w dół. To samo na drugą stronę. Wdech, unieś lewą nogę do góry. Wydech, przenieś lewą stopę między dłonie. Ściągnij łopatki, ręce za siebie. Ramiona w dół, unieś klatkę piersiową. I powoli zacznij teraz przenosić ciężar ciała na lewą nogę, trzymając cały czas ręce za plecami, unieś prawą nogę do góry, do pozycji wojownika 3. Wdech, powoli ugnij prawe kolano, podnieś je do góry, ręce w górę. Złap tym razem prawą stopę, przenieś za siebie, za plecy. Możesz zostać w tej pozycji lub przenieś się do pozycji tańczącego wojownika. Trzymaj równowagę, oddychaj głęboko. Jeszcze raz wdech, przenieś ugięte kolano do góry, ręce w górę i wydech do pozycji stojącej. Wdech, ręce w górę, wydech, skłon do nóg. Wdech, unieś klatkę piersiową, trzymaj proste plecy. Wydech do pozycji deski i chaturanga. Wdech, pozycja psa z głową w górze. I wydech do pozycji psa z głową w dół. Przy następnym wdechu, jeżeli chcesz, możesz skoczyć i usiąść na macie. I bardzo powoli przenieś się do pozycji na plecach. Wygodnie ułóż całe plecy, włącznie z lędźwiami na podłodze. Przybliż swoje stopy do bioder i zacznij powoli unosić biodra do góry. Spleć ręce, unieś biodra, oddychaj równomiernie. Wyobraź sobie, że masz klocek do jogi albo książkę między kolanami. Jeszcze kilka oddechów. Trzymaj biodra w górze i powoli zacznij je opuszczać na dół. Wyprostuj teraz lewą nogę, ugnij prawe kolano i skręć się w lewą stronę. Daj teraz plecom odpocząć, bo wyginały się w różne strony. Zamiana nogi. Prawa noga na podłogę, ugnij lewe kolano i skręć się w prawą stronę.
Postaraj się, aby twoje ramiona i łopatki cały czas zostały jednak na podłodze. Przygotuj się teraz do pozycji relaksacyjnej. Złącz stopy, spody stóp razem. Pozwól kolanom odpocząć. Jedną rękę możesz ustawić na brzuchu, jedną na sercu. Zamknij oczy i weź kilka głębokich oddechów. Zobacz teraz, jak się czuje całe twoje ciało. Możesz zostać w tej pozycji tak długo, jak potrzebujesz i ile masz czasu na to, aby dać sobie jeszcze jego więcej. Jeżeli chcesz zakończyć swoją relaksację, przeciągnij jeszcze raz całe ciało. I bardzo powoli zroluj się najpierw na jedną stronę, uginając kolana i powoli przenieś się do pozycji siedzącej. Zakończmy wspólną praktykę trzema oddechami. Wdech, zabierz ręce do góry. Złącz dłonie razem, wydech przed klatką piersiową i wdech w górę i wydech w dół. I jeszcze raz wdech do góry i wydech w dół. Podziękuj sobie za wspaniałą praktykę, za czas, który sobie dzisiaj dałeś. Ja dziękuję ci serdecznie, ściskam mocno i do zobaczenia już wkrótce. Namaste.